Inicjatywa Polska Fair Play to wspólny projekt polityczny eksperta podatkowego i komentatora politycznego Roberta Gwiazdowskiego oraz bezpartyjnych samorządowców. Lider tego ruchu przyjechał do Radomia na zaproszenie Krzysztofa Guraka. Witamy dzisiaj pana profesora Roberta Gwiazdowskiego, lidera ruchu Polska Fair Play. To jest nowa inicjatywa, ale naszym zdaniem inicjatywa, która na pewno odbije swoją pozytywne piętno na polskiej scenie politycznej. Głównym założeniem ruchu Polska Fair Play jest obniżenie kosztów pracy. Statystyczny obywatel polski zarabia 5 tysięcy złotych. I oczywiście słuchacze teraz się jak, gdzie? No właśnie tak. Problem polega na tym, że statystyczny obywatel polski tego nie widzi, dlatego że rząd od razu mu 2 tysiące zabiera. Proponujemy, żeby z tych 5 tysięcy, które wypracował statystyczny obywatel, zostawało mu w kieszeni znacznie więcej, 3,750. Robert Gwiazdowski jest również za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych, a także za reformą Sądu Najwyższego. Jego zdaniem sędziowie powinni być wybierani w wyborach bezpośrednich. Lider ruchu Polska Fair Play zdradził również, jakie są ich cele na najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego. W wyborach europejskich chcemy zaistnieć, bo to są wybory najłatwiejsze dla ruchu, który startuje. Najmniej okręgów wyborczych, trzeba mieć najmniej kandydatów, najmniejsza jest frekwencja, więc kampania najmniej kosztuje, bo my nie mamy pieniędzy. Wybory europejskie mają być dla ruchu Polska Fair Play tylko przegrywką przed wyborami parlamentarnymi. Inicjatywa Roberta Gwiazdowskiego i bezpartyjnych samorządowców liczy, że w jesiennych wyborach uzyska dobry wynik i stanie się języczkiem uwagi.